wybudowana w 1995 roku oczyszczalnia ścieków w polskiej wsi pod Mrągowem doczekała się modernizacji. Inwestycja, dzięki której cały obiekt zyskał na nowoczesności i funkcjonalności, pochłonęła prawie 8 milionów złotych. Część tej kwoty pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Okazją do podsumowania działań związanych z modernizacją była konferencja, która odbyła się w Mrągowie 16 kwietnia. Oczyszczania po 20 latach pracy, ciągłej pracy, bo zaznaczmy, że oczyszczania pracuje 24 godziny na dobę, wymagała potężnych nakładów inwestycyjnych, ażeby te urządzenia, które faktycznie zostały już wyeksploatowane, wymienić na nowe, zastosować lepsze, już bardziej wydajne technologie, bardziej energooszczędne. De facto nasza oczyszczalnia, stara nawet oczyszczalnia, spełniała swoją rolę i pracowała w taki sposób, że ta redukcja zanieczyszczeń była zgodna z wymaganiami ochrony środowiska. Niemniej jednak kosztowało nas to dużo, dlatego że oczyszczalnia jest zaprojektowana na 6000 metrów sześciennych na dobę, a do oczyszczalni dopływało w granicach 2800-3500 metrów sześciennych na dobę. W związku z tym nie była wykorzystana w pełni, jeśli chodzi o wydajność, natomiast ze względu na to, że urządzenia były wyeksploatowane, musiała pracować, prawda, z pełną mocą. Dodajmy, że w ramach modernizacji między innymi przebudowano oraz wymieniono urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków, zakupiono specjalistyczny sprzęt do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej i wybudowano zadaszenie składowiska osadów ściekowych. Cieszę się z tego, bo przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta mają zapewnioną nie tylko dobrą wodę, gdzie w ostatnich latach również została zrealizowana inwestycja, czyli dwa nowe ujęcia wody, więc mamy pełne bezpieczeństwo, no i jakość wody, która, śmiem twierdzić, bo wynika to z badań, jest lepsza aniżeli ta, którą kupujemy. Można ją z powodzeniem z kranu wody pić. Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla miasta Mrągowa to nie jedyny projekt, który zrealizowano. Na terenie oczyszczalni wybudowano także elektrownię fotowoltaiczną, która produkuje energię z odnawialnych źródeł. Elektrownia produkuje energię elektryczną, którą my sprzedajemy do sieci dystrybucyjnej, bo takie były założenia do tego projektu, który żeśmy zrealizowali. W tej chwili zaczynają się pojawiać takie informacje, że będziemy mogli wykorzystywać tę elektrownię bezpośrednio do zasilania naszych obiektów na oczyszczalni ścieków i wówczas już będziemy mogli cokolwiek powiedzieć, że na przykład praca tej elektrowni obniży nam w realny sposób ceny ścieków, czy obniży nam koszty oczyszczalni. W tej chwili sytuacja jest taka, że elektrownia stanowi oddzielną działalność, którą spółka prowadzi, będzie oddzielnie rozliczana. W perspektywie kilkunastu lat wychodzi nam, że będzie to działalność zyskowna, przynosząca niewielki, co prawda, ale zysk. W konferencji podsumowującej realizację projektów wzięli udział przedstawiciele zarządów i spółek komunalnych z całego województwa warmińsko-mazurskiego, samorządowcy i przedstawiciele prywatnych firm. W programie wydarzenia zorganizowano wykłady z zakresu gospodarki ściekowej i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych, a także plenerowe oglądanie rezultatów inwestycji w polskiej wsi.